Hej, cześć i czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle zniszczy. I moi drodzy, w ostatnim odcinku z serii StarCrafta witam się ja z wami. Tak jest, moi drodzy, ostatnia misja z kampanii Protossów. Bez zbędnego pitolnia, lecimy! Eye of the Storm. Time for our stand has come. Indeed, my friends, this is our final hour. Not all of us may survive the coming conflict. Yet, death may be a blessing should we fail here. We seek now to destroy a foe that has ravaged its way across the universe, consuming all in its path. And now, it has reached the end of its long journey. The Overmind has come to destroy all that we hold dear. Assimilate us into itself. And I say to thee, this shall not come to pass. Ire shall not fall. Executor, I stand ready. As do I. Well, I guess all I have left is to see this through. The Zerg have taken everything from me. My home, my family, my friends. I know that nothing I do can bring those things back. But I'll be damned if I just sit on my hands and wait for the end. I want a piece of them, all right. I'm in. Then let our actions speak for us. For Adun. For Ire. No, jak więc widzimy, do naszych protosowych przyjaciół dołączył Jim Raynor, z którym będziemy mieli okazję posterować w tej mierze misji. Który to Jim Raynor? No niestety tak mu się w życiu złożyło, że stracił wszystko, co posiadał. Rodzinę, przyjaciół, ukochaną kobietę. Niestety. Ale no, z drugiej strony nie ma dobrej strony. No facet stracił po prostu wszystko. Dobra. Generalnie plan na tą misję jest taki, że bazą protosów nie zajmuje się wcale. Prawie wcale. Bo ona będzie mi służyła tylko i wyłącznie do utrzymania, że tak powiem, na poziomie ekonomicznym. Resztą zajmę się z poziomu bazy Terran, która jest mi tu kluczowa. Dobra, mamy na start bunkier, ale to jest definitywnie za mało. Stąd poproszę 2 STV. Wyprodukowały się próbniczki, widzicie, do minerałków. I to by było chwilowo na tyle. Utworzyłem grupę kontrolną z 2 bohaterami. Tak, wiem, nigdy tego nie robię, bo 2 bohaterów można bardzo łatwo stracić. Nie jest to bynajmniej trudne, zwłaszcza w walkach ze zergami, które są walnięte. Mnożą się jak króliki. ale szczerze powiedziawszy, grałem tą misję już pierwszy raz, że tak powiem, samemu. No i co wyszło, to wyszło. Wyszło na to, że grupa kontrolna złożona z samych tych jednostek, które dostaniemy na dzień dobry, jest w zupełności wystarczająca i nie muszę się tak naprawdę niczym przejmować. Ty, koleżko, tu. Jakiś marinców by się przydało wyprodukować za 250 minerałów. Muszę zwiększyć ilość STV przy pracy. I już zaczynamy na dzień dobry od mojego ulubionego komunikatu w tejże grze. Ty produkujesz te interceptory nieszczęsne. Dobra, będziemy miał 6. Dobra, niech się tam zbierają, już niech będzie. Wybuduj mi, albo nawet nie potrzebuję. Ty, koleżko, wybuduj mi assimilator, bo on będzie mi tutaj bardzo potrzebny. Generalnie podział jest taki, że w bazie Terran mamy dużo minerałów, a w bazie Protossów mamy dużo gazu. Co zresztą widać, że tu mamy rafinerię, wróć, mamy gaz i tu mamy gaz. Co jest oczywiście przyjemne, miłe i fajne. A tak z innych info, niezwiązanych zupełnie z grą, ściągnąłem nową wersję Audacity po tym, jak wysypał się łaskawie w poprzednim nagraniu z Dawn of War'a. Nie pozwolił mi wyeksportować dźwięku do gry, co spowodowało mój duży smutek, ale z drugiej strony uratowało wasze uszy. Okej. Marines się produkują. Będą nam oni dość potrzebni w tej rozgrywce. Czemu ja nie zbieram gazu? Jeszcze się nie zbudował assimilator? Zbudował się, dobra. To idźcie pracować tam. W takimż to układzie wyprodukujmy jeszcze kilka próbniczków.
Teraz, która ikonka świadczyła o czym? Nie pamiętam, która była do Terran, która była do Protossów. Ta chyba była do Terran, a ta do Protossów? Chyba tak. Nie wiem, tak jakoby mi to pasowało. Próbniczek do minerałów, stąd... Trzy STV. Wy będziecie nową jedynką. I wiem, że tu będę musiał postawić już bunkier, ale to jeszcze nie teraz. Wy... Tu... Tu... bunkier... Tak mniej więcej tu. Staram się je stawiać tak, żeby mogły się nawzajem osłaniać. To jest dość istotne, bo... Zerglingi olać. Znaczy, no nie w momencie, kiedy przychodzi ich setka, no to wtedy to faktycznie zaczyna się troszkę problem. Ale z takim czymś, jak one tam przyszły, to naprawdę mnie to nie boli. Tutaj? Niech będzie. Wybuduj mi też bunkier. Właśnie tu. Potem wróć do minerałów. Chociaż wam kolejkowanie chyba nie działa. To jest ból Armii Terran. Poprawię sobie słuchawki. Dobra. Wy się zrobiliście. Z tobą bym zrobił pylonek. Znaczy, no to nie dosłownie. Ty sobie zrobisz pylonek po prostu. Wybuduj tą rafinerię w końcu, bo mamy na dodatki pieniędzy, co jest fajne, nie powiem, że nie, i mamy niedobory siły ludzkiej, co już nie jest fajne. No właśnie. Jesteś pod dziewiątką, nie? Tak. Dobra, ty budujesz tą rafinerię nieszczęsną. Okej, ulepszenie wam się już tworzy. Wybuduj mi supply depot. Potem wrócisz tam. Okej, wszystkie bunkry wypchane? Nie, ten jest na pewno pusty. Czyli raz, dwa, trzy i cztery. Idziesz tu. Tu mam wejście do bazy? Katina! Oho, dzień dobry. Serio, musiałyście przyjść akurat od tej strony, gdzie mam tylko jeden bunkier. Nienawidzę was. Idź tam go naprawić, może zdążysz. Ty, kolego, kolejny supply depot. Do minerałów, stąd... gateway. W końcu jednak będzie potrzebny. Postaw go. Dobra, teraz lecisz tu. I tak naprawdę będziemy tutaj napierdzielać kanony, jak głupi. Kanon, 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 kanon i kanon. Asymilator. Nie mam nawet setki na asymilator, bez przesady. Dobra. Wy się tu zbierzcie. Dobra, STV-ku nawet mam trochę. Okej. Wygląda to nawet w miarę sensownie. Ty, koleżko, wybuduj mi przeciwlotniczą wieżyczkę tutaj, dajmy na to. Wybudujesz mi ich więcej? Aha, nie wybudujesz mi ich więcej, bo nie jesteś Protossem. Jest to dla mnie smutna informacja. Ty wybuduj wieżyczkę tu. A ty wybuduj wieżyczkę tu. Najgłupsze jest to, że jak pracują, to nie mogę im kazać wrócić do pracy po tym, jak skończą. Jest tak irytujące. Okej. Jak just finish, to wracaj do roboty. Słabo z tymi minerałami mi idzie. Trzy kolejne STV. Wybuduj mi factory. Mniej więcej tam. Ty wybuduj mi supply depot. Kolejne. Stąd. Ty się bierz za gaz.
Ty i ty. Do gazu. Ty zresztą też, bo jest długi dystans, to będziecie biegać z tym gazem jak szaleńcy. Czemu tutaj przychodzicie akurat? Gat! To nut! Okej, dobra, przynajmniej SCV-ki przyszły. Czemu akurat tu się skupiają? Nigdy mi tak nie robili. Znaczy, komputer ma w ogóle różne dziwne pomysły w swoim życiu, ale... Nie aż tak! Wybuduj tam tureta. Będzie potrzebny. Okej, ty skończyłeś to. Wy bierzcie się tu do pracy. Mhm. Dobra, stąd. Marines! Setka. No, poproszę. Wy się bierzcie do pracy. Ty, koleżko, bunkier. Bo nie wiem, co tu się dzieje, ale... Jak widać, Zergom się ten spocik bardzo spodobał. Aha, no tak, nie zakolejkuję ci powrotu do roboty. Uduj, rzecz to szybciej, Saszka! Okej, okay. Ty. Do bunkra, ten jest pełny. Ten też jest pełny, super. Mam nadzieję, że mi tutaj nie będzie nic za bardzo chodzić, bo... No nie powiem, no troszkę by mi to plany popsuło. Stąd siege tanki. Raz, dwa. Na razie więcej nie zrobię. Okej, okay. Nawet to jakoś w miarę wygląda póki co. Jak tu się mają sprawy? Sensownie. Ty, koleżko, kanon tutaj. Ty, koleżko, kanon tutaj. Kanon tutaj. No i super. Możecie dźgać minerałki. Czy ja już mam gateway? Ja mam. Byłbym pomyśleć w sumie jakimi zelotami albo dragonami. Dragony by mi się przydały. Nie powiem, że nie. Ty, kolego, jeszcze nie możesz się rozłożyć. A tam nie ma bunkra. Nie wiem czemu. Kto wydał na to pozwolenie, żeby tam bunkra nie było? Bunkry mają być. Nie ma tak, że bunkrów nie ma. Bunkrów nie ma, to nie jest zajeb... Fajnie. Więcej Marines. Dobra, ulepszenie wam się robi. Ty stań tu, nie tu, tu. O ile wiedziesz? Wierzę w ciebie? Super. Jestem bardzo ukontentowany twoim aktualnym położeniem, Iwanie. Na czwarty mi starczy? Starczy. Super. No to tą obronę mam już mniej więcej ulokowaną. Akademii nie mam. Nie mam akademii. To jest smutne. Ten bunkier jest pusty, ale za chwilę nie będzie. Yeah. A, dobra, taki atak to nie atak. Spokojnie, bez przesady. Przydałby mi się jeszcze jeden czołg tutaj. Mówisz i masz? Za chwilę będę miał braki miejsca. Supply depot. Tam. Potem wróć do pracy. O Jezu, siku nazarejski, Chryste, panie, bijcie! Jezus, już myślałem, że zabił Zeratula. To by było przerażające. No właśnie. Okej, czyli jednak taka obrona, o jakiej myślałem, tam nie wystarczy. Smuci mnie ten fakt. No i kolejny supply lipo. Czyli będę musiał jednak jakieś draguny postawić. Shit. Zaczyna mnie boleć fakt, że olałem tą bazę. Znaczy, jeszcze mnie tak bardzo nie boli, ale za chwilę może zaboleć. A jak już zaboli, to będzie, że tak powiem, po robocie. Dobra. Tyle mogę zrobić. T
ty, kolego. Nie. Chcę tylko ciebie. Idziesz tutaj. Speed mode. Ten bunkier tu co? Dobra, też tam wepchamy jakichś ludzików. Tak jest, to skorzystamy. Oczywiście więcej Marines, jak zawsze, całe życie. Speed mode. Okej. Okay. Zaczynam mieć nadmiar czołgów, a niedomiar bunkrów. Okej. Okay. Niech będzie, że w ten sposób. Mam słabiznę z minerałami. A potrzebuję Marines, żeby zdobyć kolejne złoża minerałów. Skoro tu mam taką obronę przeciwnaziemną, może bym pomyślał o jakiejś obronie przeciwlotniczej. Bo to może się tam za chwilę źle skończyć, jak mi tam Guardian wpadnie. Whoopsie daisy, słyszę strzelanie. Okej. Okay. Wyszło idealnie. Coś ty zrobił? Wieżyczkę miałeś postawić. No i właśnie przyleciały. Siemanko, panowie. Ała, to zaboli tych moich marinesów biednych. Bijcie, zabijcie! Super. Dobra, nawet jakoś w miarę to wyszło. No nie, może nie najlepiej, ale wyszło. O Boże, ja tych marinesów będę produkował i produkował. A ich nie wyprodukuję. Chyba będę musiał zrobić drugie baraki w takim układzie. Co znowu? A ty tu skąd? No dobra, nie wyszło to zbyt fartownie. Dragony, mimo wszystko jednak będą mi potrzebne. Na to wychodzi. Z jedynki mi już został tylko ten kolega. Troszkę smutno. Wy też w najlepszej kondycji nie jesteście, ale dobra, damy radę. Generalnie nie wiem, czemu tak się dzieje, bo przechodziłem tą misję za pierwszym razem, to była po prostu banalna. I to taka skrajnie banalna. Nie jest, mam jeszcze miejsca. Dobra, mówię kolejny supply depot. Gdzie wy się zbieracie? No, tam. No dobra. Minerały mi się tu kończą. Ale nie kończy się gaz. I to jest super. Nie wysłałem więcej SCV-ków do gazu tutaj, ale w sumie nie było mi to w żaden sposób potrzebne, bo jego tu jest tak mało, że nie boli mnie to. A druga rzecz jest też taka, że no gigantyczne wydobycie mam ze strony bazy ze strony bazy protosów. Najpierw ten bunkry. Najpierw ten, bo już się pali. A, jeszcze nie traci życia. No to spoko. No serio? A, w tego to se strzelaj, naprawdę dużo mu zrobisz. Defiler. Wszędzie poznam ten głos. Ten był uszkodzony, ten był uszkodzony. Wy jesteście coś zepsuci? Nie. Okej. Okay. Jest dobrze, nie powiem, że nie. Jest nawet bardzo dobrze. No właśnie jest? Dobra, starczy. Idziecie tutaj. Science Facility. Nareszcie mogę postawić, będzie mi ono nieodzownie potrzebne. Advanced. Aha, no to se postawiłem Science Facility. Starport niech będzie gdzieś tam. Potrzebuje dużo miejsca. Dobra. Okej, okay, skoro was już mam, to na pewno chcę to ulepszenie, bo to będzie super. Stąd chcę to. A jak wam się skończą minerałki, to naprawdę nie wiem, co z nami zrobię. Bez spiny.
Nie ma problemu. Dobra. Znaczy teraz to sobie mogę mówić, bez spiny. Jak za chwilę przyjdzie atak, to taki, że będę musiał szukać miejsca między moimi pośladkami za pomocą mapy i kompasu. No buduj, proszę cię, jest, nareszcie, uhu. Science Facility. To jest to, co mi teraz najpotrzebniejsze. Mhm. Super. Wy koledzy. Jesteście dwójką? Nie, jesteście... Aha, dobra. Wiem już, jaki jest problem. Tu. Ty, tu. Wy idziecie pod dwójkę? Dobra. Co wam było pod... Shit! Czemu nie mogę produkować mrocznych templariuszy? Gatonut! Gra mnie nienawidzi. Zapomniałem o tym kompletnie. No to będę musiał sobie poradzić z zwykłymi zelotami. Trudno. Zelota, a mroczny templariusz to jest niebo, a ziemia, naprawdę. To jest taki zergling, a guardia. Stąd będę szedł pod Battle Cruisery, więc Physics Lab. Wracajcie do minerałów. W sumie ty, kolego, możesz polecić mi tutaj i postawić mi Command Center. Po prostu przyleć tu. Na razie ruszcie tyłki. Ty, koleżko, Build Command Center. Okej, stąd może bym sobie wreszcie wyprodukował ten szajs do wykrywania niewidzialnych, przydałoby się. Stąd chcę to. I oczywiście nie mam nic do wykrywania niewidzialnych u protosów. Gad. Jesteście nowym Zarem? Ty, kolego. Robotics Facility, potem Stargate. Swoją drogą, Stargate, nie wiem, czy kojarzycie, Mateusz mnie uświadomił w sumie niedawno dopiero w rozmowie losowej, kompletnie niezwiązanej z tematem StarCrafta jakkolwiek. Stargate, czyli ten serial cudowny, nie wiem kompletnie na czym polega, o co się opiera i o co mi chodzi, bo wiem tylko tyle, że Eleven go ogląda. Ale teraz dopiero jakoś tak dotarło do mnie to nawiązanie. Nie wiem, czy celowe. Wiem, że serial jest bardzo, bardzo stary. Co mi się tu kampi na mnie? Dacie radę, wierzę w was. Więcej tych utalisków nie miałeś? Ała! Czołg mi przydzwonił. To bolało. Ty, ziomuś, leć mi tu to naprawić. Zdążysz, okej. Okay. 170, to się jeszcze nie pali, to się też jeszcze nie pali. Jezu, pieprzone defilery, nienawidzę ich. Wybudowany, super. STV, a ty wybuduj mi supply depot. Potem wróć do minerałów. Czyli jednak ten punkt jest dość ważny. No nie! Komputer naprawdę wie, jak uprzykrzyć komuś życie. No też tak na dobrą sprawę nie wiem, po co ja was jeszcze produkuję, już nie będziecie mi wcale potrzebni. Dobra, postawmy jeszcze jeden czołg w takim układzie. Widzę, że tu się robi troszkę grubo. Tam jeszcze też jeden czołg wyślę. Proforma. Ty, czołgi, jeden bunkier, to może być za mało. O, jeden bunkier, nie więcej. Buduj jeszcze jeden w takim układzie. Tutaj. Tu się robi ulepszenie.
To mi niepotrzebne. To mi będzie potrzebne. To nie. Okej, możemy zacząć anihilację komputera powoli. Stąd Advanced Observatory, albo może najpierw jeszcze pylonek jakiś. Dajmy na to tutaj. Okej. Ktoś jeszcze jest pod jedynką? Jest, dobra, wy. No to wy będziecie w takim razie pod dwójką. Idziecie tutaj. Czy zergi mają niewidzialne jednostki? To jest pytanie, za to punkt. Nie mają. I to spoko. Dawać, dawać! Hola! Gadem do nutem! Pieprzone mutaliski! Pasjonująca walka, no nie powiem, że nie. Queeny! Potrzebuję jednak więcej tych dragonów. Jeszcze się Zelota produkuje? Serio? Boże, ileż wy czasu mieliście na wyprodukowanie się? Mniej więcej mnóstwo. No nie zniszczycie go, ale... Byle nie Bradlingi, proszę. Wszystko, tylko nie te pieprzone Bradlingi. Generalnie, jak komputer rzuca Parasite na jakąś waszą jednostkę, to tylko i wyłącznie po to, żeby zalegalizować sobie jego cheaty. I żeby wychodziło, że miałem tam Parasite'a, więc widziałem, co robisz. Dlatego wysyłałem wszystkie moje jednostki przez całą twoją grę do tej jednej konkretnej bazy, najmniej strzeżonej. Tak. Wy się tam przemieśćcie. Okej, wam się skończyły minerałki, czyli stało się to, czego się obawiałem. Nie mam co z wami zrobić za bardzo. Znaczy, niby mam, ale... Tutaj... Guess. Chodźcie tu. Nie wiem, z której strony może mi przyjść atak. Dobra. To w takim razie mamy w miarę obstawione. Nie jakoś mega bardzo, ale zawsze. Gorzej mi tu Queeny będą przylatować, cały czas tymi Brodlingami pieprzonymi strzelać. To mnie będzie bolało. Assimilator... pylonek... Drugi pylonek... Okej. No i w sumie na chwilę obecną nie masz nic do roboty. Stąd... Drugi poziom bardzo chętnie. Stąd obserwatorium, o ile się gdzieś zmieści. Nie cierpię tego terenu. Zawszonych kamieni. Zusicku, dobra, macie ulepszenie, więc zwiększymy wam przeżywalność troszeczkę. Kolejnych Marines. Za chwilę sobie całe miejsce zajmę tymi Marinesami. Jezus Maria, znowu były Bradlingi! Trudno, będę ci w ten sposób psuł życie. Nie mówcie, że nie macie na niego na zasięgu, bo nie uwierzę. Ha, ha, ha. I co? I kto się teraz śmieje? No dobra, za chwilę ty się będziesz śmiał, jak mi tu przyjdzie z drugiej strony. Dobra, kanon. Kanon. O, fioletowy się odezwał. Cześć. Ciekawe, nie atakuje mi wcale czołgów. Co jeszcze tylko te bunkry? Znaczy, w sumie ma to o tyle sensu, że do czołgów nie zdąży po prostu dobiec. Kanon? Jak to, Kent Bill? Proszę cię. Już mnie tak nie kłam. Kanon. I dla odmiany kanon. Dobra, możesz się brać do pracy. Tutaj były te niepracujące próbniczki. Konkretnie wy.
Bierzecie się tutaj za te minerały, stąd kolejne próbniczki. I guess? Przydałoby się wybudować w sumie zbrojownię, żeby wam zwiększyć jakkolwiek statystyki. Za setkę. Czemu nie? O Jezus Maria! No jak mi tu ultraliskiem wpadnie, to mi się smutno zrobi. Wiedziałem! No po prostu wiedziałem! Więcej ich nie miałeś, na wszelki wypadek. Nie miała matka, nie? Matka Roya. No, przynajmniej nie Brodlingi. Jeszcze jeden! W życiu ci się nudzi? Bozieńku. Nie wiem, po co postawiłem to obserwatorium w takim razie, skoro Brodlingi i tak nie mają jednostek niewidzialnych. Nie przewidziałem tego, moje ciapciaństwo. Aha, depleted. Ups. No to w takim razie idźcie tu. Więcej tych... Więcej ultralisków! Więcej! Dajesz! Cały klawisz! Może dwa! Żebym się... O, tak! Więcej ultralisków! No mówię! Nudno! Nudy! Nudzę się! Więcej! O, jeszcze guardian na poprawkę! O, dwa guardiany na poprawkę! Co jeszcze tam masz? O, kolejny ultralisek! Wow! Będę miał na czym jeździć! Super! Super! Super armia! Same ultraliski i guardiany! Zapomniałeś o czymś bardzo istotnym. Nie masz nic do obrony przeciwlotniczej. God damn! Nienawidzę. 350, 250... stąd chcę jeszcze to. Pierwszy battle cruiser już jest. No to będzie trochę trwało. Generalnie, ale przynajmniej nam się gospodarka kręci jakkolwiek. To jest fajne. Supply depot. Kolejny. Przynajmniej niektóry. O, bunkier nam rozpieprzyli. Teraz dopiero zauważyłem. Wyjdźcie pod jedynkę w takim układzie. Ty, koleżko, zbudujesz nowy bunkier. A czołgi jak nieruszone były, tak nieruszone są. Bardzo mi się to podoba. Nie powiem, że nie. Z tej strony jeszcze nic nie przyszło. A właśnie, mam tu pusty bunkier jeden. Uda się, dobrze. Udało się. Idźcie tam do tych minerałków. Jakoś komputer przestał się jednak interesować tą miejscówką. Ty, kolego, nawet może naprawić ten bunkier. Czemu nie? Ty do minerałów. Kolejna jakaś czwóreczka idzie do bunkra. Ty. A ty zbudujesz mi jeszcze kolejną wieżyczkę. Super. Pod jedynkę. Co tu się dzieje? Nic się nie dzieje. No to bardzo dobrze, że się nic nie dzieje, bo się dobrze dzieje. Karierów jeszcze nie produkowałem, nie? Nie, dobrze. To w tym sumie mogę wreszcie przyspieszyć grę. Szczerbol przestanie się smucić. Czy ja tu chcę wzmocnić jakąś nową obronę? Chyba nie, już nie ma po co. Możemy się pobawić. Stąd poproszę Wraith wspięć. Ho! Święta przyszły wcześniej w tym roku. Okej, nawet jak tu przybiegnie teraz, to nic nie zrobi. O, patrzcie! O, kogo tak dawno nie widzieliśmy? Ultralisków! Jej! Czemu on tak napierdziela tymi ultraliskami? Nie rób mi tak, komputerze! Czym ja ci zawiniłem?
są najbardziej genetycznie pomutowane paciaństwa, jakie mogą chodzić. Ja nie wiem, z czego ty je hodujesz, widziałem rozmiary w ogóle jaj zergowych. Przecież ten ultralisk fizycznie nie ma szans się w nim zmieścić. God ding dong. O, Queen! Może zdąży zdechnąć. Uhu! Wszyscy szczęścia, Queen zdechła. No będzie tu więcej tych kanonów, bo to jest po prostu przykre. No, i super, może wracać do pracy. Agenda w rejfy. Słabo. To mi będzie potrzebne. O Jezus, Icku! O nie! Może zdąży wyprodukować CV? Nie zdąży. No, zaatakuj! Jest! Dobrze, zdążyłeś. Jestem z ciebie dumny. Poświęciłeś swe życie w imię większego dobra. Ej, ale wy nie macie ginąć, wy ich macie pozabijać. No to psu w zad. Nie! To już wolę stracić tą bazę. A ten skąd tam się tam wziął? Ała. No i oczywiście i perfekcyjnie wiedziałeś, gdzie są wszystkie moje supply depots. Lećcie tam, może coś ugracie. Ej, przecież on nie ma przeciwlotniczych. Shit! Zapomniałem o tym bardzo istotnym fakcie. Okej, to już nie będziecie stacjonować od teraz. Dobra. Okej, mam nadzieję, że Jimmy nie zdechnie. Byłoby to co najmniej smutne. Ale też byłem głupi, że do mnie zostawiłem żadnej obrony. Boże! Shield weapons. Ty kolego. Idź tam do pracy czy coś. Albo zbuduj supply deep. Znowu się coś szykuje. I buduj im tu bunkier taki perfidny. Aha, nie wybudujesz im tu perfidnego bunkra, bo popełniłem znowu ciapciaństwo. To wybuduj im perfidną wieżyczkę. A ten czego tu chciał? Czekał, jak przyszło co do czego, to uciekł. Okej, nie będę z tym polemizował. No to coś ci brachu nie wyszło. Okej. To będzie długi odcinek. To będzie bardzo długi odcinek. Kariery? I guess. Fontanie? Relatywnie. Jeżeli chodzi o inne super jednostki. Gdzie jest reszta Wraithów? Ha? Co? Gdzie one są? O nie! Te głupki poleciały za tym Guardianem, pewnie gdzieś w opór daleko i zginęły. O Jezu! Fuck. Nie ma ich, nie... No, kurde. Naprawdę! Och. Sztucznie mi grę przeciągają. Jak to te minerałki tu kończą się już? No tak, połowicznie się kończą. STV mi zaczyna brakować. Jeszcze do pracy, I guess. Nie mam słów, po prostu
Tak teraz ze smutłem srogo, no naprawdę. Dobra, robi się ulepszenie. Carrier has arrived. No to cześć, siemanko Carrier. Ja jestem zniszczył. Idźcie tutaj. Ty koleżko do pracy, ty koleżko do pracy. W dziwnym miejscu się zbieracie, ale co tam. Tak naprawdę już potrzebuję tylko i wyłącznie minerałków, nic innego. Tu bym mógł trochę podkręcić w sumie. Mam dużo miejscu protosu, znaczy no aż 16, no ale to jest dużo. Czemu wy nie atakujecie? No i weź boską. I pod trójkę. Pod czwórkę. Nienawidzę was. Gdzie jest ten jeden wraith? Przecież były cztery. Co się z nimi dzieje? Nie rozumiem tego. Dobra, już się ogarniam, sorry. Musiałem się chwilę namyśleć, zamyśliłem się, odpłynąłem. Dobra. Próbniczki do minerałów, one mi będą potrzebne. Wy możecie iść w sumie tam, bo tam wiem, że jest kolejne miejsce na dobrą bazę, ale chyba trzeba je delikatnie oczyścić tam. Nie pamiętam już teraz, ale na pewno jest tam miejsce pod bazę. No nie więcej ultrali, serio? Serio? Okej, okay. Są minerałki, a ktoś tu mieszka? Czy to za darmo mi oddaje? A, jednak! Znalazłem mieszkańców! Znalazłem robaki! Dezynsekcja! Jest! Przebiegła morderczo dobrze. Świetnie. Tu mamy super miejsce w ogóle pod bazę, która będzie służyła stricte do budowy do gospodarki minerałkowej. I zamierzam jak najbardziej to miejsce wykorzystać. Bo ono jest super fajne, idealne i cudowne. Troszkę późno się tam tą ekspansją zająłem, to jest mój błąd. Ale mamy kolejnego Battlecruisera już za chwilę. Mhm. Ty pod czwórkę. Wy do minerałów. Okej, okay, jest. Już jakaś tam w miarę siła do zniszczenia tam tych skarczy. Czy próbniczek dotarł? Dotarł, super. To próbniczek jeszcze mi się tu rozejrzy troszeczkę. Bo wiem, że gdzieś tu jest wejście, które trzeba mimo wszystko obronić. I to jest chyba tutaj? Tak, to jest tutaj. Postawisz tutaj z trzy pylonki. Zamknę to wyjście, bo ono mi nie będzie do niczego potrzebne. Jak mówiłem, grę przechodzimy na maksymalnego ciapcioka. Niech się tu ustawią. Nexus? Okej, się buduje. Nawet za chwilę się zbuduje. Kanon! Oszczędzę wam tego. O, tu jest nawet jakieś kolejne wejście, ale chyba nie zamierzam z niego korzystać. Boże, nawet nie wiecie, jak mi bas teraz bije po nogach. Ten subwoofer pod biurkiem. Od tych wszystkich samonujących się budynków. Dobra, myślę, że to wystarczy. Super, jej! Dużo miejsc, dużo minerałków, dużo gospodarki. Co tu leci? Nie doleci. Złego było. Tu nie ma gejzera, nie? To są tylko minerały. No dobra, trudno.
W takim razie wasza dwójka jeszcze dołączy tutaj. Okej, możemy rozpocząć masową produkcję battlecruiserów. Yippee-ki-yay. Zawsze o tym marzyłem. Ship weapons level 2. To jest żart. Tu kolejne kariery. No to no, minus. To mi daj więcej, a nie krzyczysz, że nie ma. Brać to wszyscy, ale dać nie ma komu. Gizusie! Dobra, wiecie co, moi drodzy, przyspieszę wam ten moment, tu już się nic na dobrą sprawę nie będzie działo. To jest nudne w opór, będą się produkowały tylko nowe próbniczki, zbierały minerałki, a ja będę zbierał sobie armię, którą po prostu zrobię ostateczny atak i tyle z tego będzie. Także no, miłego oglądania. No, jak widzicie, to tak troszkę nie wyszła obrona bazy. Widzieliście zresztą z jakimi siłami przyszedł komputer, bo po prostu kosmiczne. Nieważne, udało się, jesteśmy bezpieczni. Keep cool, nothing happened here, everything's gonna be alright. Aczkolwiek muszę postawić więcej wieżyczek.
O Boże. Całą obronę rozpierdzielił. Po prostu obrócił ją w pył. Niesamowite. Ale to jest właśnie przez to, że komputer nawala samych ultralisków, guardianów, więcej ultralisków, więcej guardianów, a żeby ci się jeszcze nie nudziło, to ci dorzuci kilka mutalisków, żebyś przypadkiem czymś latającym nie podleciał. Jezus Maria! Szkoda, że kariery są takie mega powolne. Stójcie tu po prostu. Nic więcej nie róbcie. God ding dong. To było irytujące. I znowu się wygrzałem z wszelkich pieniędzy. Nic, no, never mind. Wracamy do przyspieszenia. Receiving transmission. Receiving transmission.
No dobra, moi drodzy, generalnie zabieramy się za atak. Przynajmniej taką mam nadzieję. Nie wiem skąd. Co jest? Podlingi. No tak. No dobra. Wprowadzam plan w życie. Czyli Wraithy lecą na misję samobójczą. I jest zostać zniszczonymi przez Scourge. No jestem! Już mi nic nie będzie przeszkadzać nareszcie, Boże drogi. Tak jak mówiłem, wprowadzamy plan w życie. Wraithy lecą na misję samobójczą, zostać zanihilowanymi przez Scourge, które będą mi bardzo uprzykrzać życie. Z tegoż tytułu, że nie ma się jak przed nimi obronić z pomocą battlecruiserów. I karierów, o ile te Wraithy tam w ogóle dolecą. Tak, Scourge, bijcie mnie, dobrze. O to właśnie chodziło. Z tego co kojarzę, dokładnie. Jest po prostu super. Czyli możemy przystąpić do tego, do czego chciałem przystąpić od samego początku, czyli zniszczenia komputera. Z tego co kojarzę, to chyba nie muszę niszczyć Overmind'a za pomocą Zeratula. Nie, dobrze. Jest to trochę dziwne, ale okej. Nevertheless. Nie, z dala od wieżyczek. Nie chcę, żebyście mi zbierali głupie obrażenia bezsensowne. To jest niewskazane jak najbardziej. Może zdąży się zrobić, może nie. Nie zależy mi na tym już, szczerze powiedziawszy. Możemy spróbować jeszcze to zrobić. Tutaj jakaś obrona teoretycznie jest. Kanon. Okej. W razie czego, żeby było na czym gospodarkę odkuć. Dolećcie tutaj. Okej. Czy pod jedynką kogoś mam? Nie mam nikogo, dobrze. Czyli wy pod jedynkę, pod dwójką też już nikogo nie mam. Czyli wy pod dwójkę. Dobra. Zobaczymy jak to wyjdzie, nie mam pojęcia. Szczerze, jak pierwszy raz to grałem, to jeszcze tą bazę miałem zniszczoną kompletnie. Ale myślę, że jakoś to wyjdzie. Mam na to szczerą nadzieję. Kariery ruszą pierwsze, bo są chyba wolniejsze. Chyba. Albo i nie. Są nawet szybsze. Boże drogi, to jest potęga. Nie ma takiego podgryzania zerglingami. Tu leci moc! Zobaczymy jak to wyjdzie, jestem bardzo ciekaw. Jezus, Scourge! Co się z nim stało? Czy one się porozbijały o interceptory? Nie, o tych, o protosów, tarczy im pociągnął. Dobra. Nie jakoś to wyjść. Jezus Maria, oni nie zdążą nawet dolatywać. Patrzcie co tu się dzieje. To jest po prostu piękne. Uwielbiam to, po prostu uwielbiam. I'm coming for you!
All your base are belong to us. Cały czas słyszę tylko wrzaski zniszczonych hydralisków. O, Kerry, o, jak smutno. O, ultraliski! Czyżby nie mogły atakować pojazdów latających? O, jak smutno! Nie, no, kto by się spodziewał? Wiecie co? Zróbcie to tak. Przeżył. Wow! Przetrwał. Znaczy, no, w sumie niedługo, ale... W ten oto sposób, moi drodzy, przeszliśmy pierwszą część StarCrafta oryginalnego bez dodatku Brood War. Nareszcie! Remember what was done here today. May Anduin watch over you. Ostateczne poświęcenie Tassadara. Zaraz zobaczycie, na czym będzie polegało. O Boże drogi, miałem więcej jednostek niż oba komputery razem wzięte. I pomnożone razy dwa. Wow. Super. Ostatni triumfalny cinematik. Zarąbiste, po prostu kocham te cinematiki. Uwielbiam je. W streszczeniu generalnie opis tego, że dzięki wielkiemu poświęceniu Tassadara Overmind został zniszczony i wszystkie roje zerków są porozrzucane i zniszczone, ale niestety pomimo tego, że wygrali, ich zwycięstwo było godne przy pieśni, etc., etc., Ajur zostało doszczętnie zniszczone i tak naprawdę nie pozostał kamień na kamieniu, a w międzyczasie Kerrigan, czyli samozwańcza królowa Ostrzy, po prostu zbiera swoje wojska i generalnie planuje wieść wszystkie roje zergów na własną rękę. Moi drodzy, to była ostatnia misja z oryginalnego StarCrafta. To był ostatni cinematic z oryginalnego StarCrafta. Dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie. Ten materiał będzie długi jak cholera. Ale mam nadzieję, że udało wam się dotrwać do tego momentu. Dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i cześć.